Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chcę Was wprowadzić w nowy dodatek, który zakupiłem. Są to pociągi osobowe i myślę, że dzisiaj zrobimy wszystkie wprowadzenia. One trwają około, tak jak widzicie tutaj, 5 minut. Czyli lecimy. Wprowadzenie do klasy 43. Rozpocznij. I zobaczycie nowe pociągi, na których będzie można też jeździć i robić też misje. Witamy na pokładzie Great Western Express, jak widzicie. I słuchajcie, i robimy. Great work on being accepted as a driver for GWR. Today you're going to learn how to take control of this iconic train, get it moving and then bring it to a stop. Okay. Weszliśmy. Start by climbing aboard the locomotive. Enter through the cab door in front of you. No, wszedłem. Szybko zrobiłem. Take a look around, and when you're ready, have a seat in the driver's chair. Usiądź w fotelu, okej. Usiadam. First, you need to get the engine up and running. Start by unlocking the reverser using the master key. Okej, nastaw. Kierunku jazdy. Set the reverser handle into the neutral position. Nastawnik kierunkowy. That alarm is the AWS self-test system. AWS. You need to acknowledge this before continuing. Opiszcze. Press the AWS reset button. You need to charge the brakes before we start the engine to ensure the train does not roll back. Set the train brakes to full service. Dobrze, czyli tu musimy dać hamulec, może także użyć klawisza. O, pełna moc. This is the best part. Hearing the engine revs build and starting to feel the power this powerful locomotive holds. When you're ready, hit the engine start button on the desk there. Dobra, uruchamiamy silnik. Things start to get a little more complicated from here, but we'll take it step by step. Set the headlights to day headlamp and markers. Dobra, obrysówki teraz. Gdzie one były? Tutaj są. Tu są obrysówki. Put the train in forwards, so we're ready to get moving. Using the reverser again, set the handle into forward. Ustaw dźwignię do przodu. By setting the train brakes to running, they will start to release. Dobra, i teraz hamulec, tak? Hamulec pociągu... na pociągu na jazdę. Okej. Czekaj. Now apply some power and get this train moving. Ease the throttle handle into notch one. No dobra. Delikatnie. I ruszamy. Musimy rozpędzić skład do 10. I think this is fast enough for now. To maintain our current speed, set the throttle handle back to idle. Okay, and showing real confidence. All you need to do now is bring the train to a gradual stop. Set the train brake handle to initial, apply the braking force, and let the brakes do the rest. Możemy sobie zatrzymać. I pociąg zatrzymał. You're ready to head out there on your own now. If you remember everything I've shown you here, you will do just fine. Okej, zadanie wykonane. Jak widzieliście, tu muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że
Stała się tutaj dziwna rzecz z moim komputerem i straciłem wszystkie zapisy, łącznie z dyskiem. I jak widzicie, poziomy lecą mi od nowa. Dlatego robię to od nowa. Dobra, następny samouczek, czyli to będzie kolejny pociąg. Obsługa tego pociągu. Musimy też się oczywiście, każdy pociąg ma swoją specyfikę uruchamiania silników i tak dalej i hamowania. Także do każdego trzeba tutaj jakby zrobić osobny samouczek, żeby poznać ten pociąg, żeby później można było robić scenariusze. Ewentualnie możemy robić też jeszcze tam taki jeden tryb znalazłem. Oprócz scenariuszy jest jeszcze jeden tryb, na którym możemy też jeździć i tam jest dosyć sporo tego, gdzie dziwnie to troszeczkę jest nazwane. No ale tak nazwali i my nic z tym nie możemy zrobić. Dobra, czekamy. Wprowadzenie do klasy 166. To jest drugi pociąg. Tu są mamy trzy pociągi. Teraz mamy drugi pociąg. This unit is used up and down the Great Western Main Line, providing stopping services to thousands of commuters each week. Today, you're going to learn how to take control of this unit, start it up, get it moving, and then bring it to a stop. Start by climbing aboard the unit. Enter through the cab door in front of you. Otwieramy drzwi. Take a look Wchodzimy. around, and when you're ready, have a seat in the driver's chair. Dobra, rozejrzyjmy się. Siadamy w fotelu. First, you need to get the engine up and running. Start by unlocking the reverser using the master key. Kluczyk główny, właśnie. Tutaj mamy kluczyk, który musimy niby wsadzić. Set Przekręcić the go reverser dokładnie. handle into the neutral position. Nastawnik w kierunku neutralnym. AWS. You need to Okay. charge the brakes before we start the engine to ensure the train does not roll back. Set the throttle brake to full service. When you're ready, Ładowanie hit pełne. the engine start button on the desk to get the engine running. Engine start. Dobra, engine start. Gdzie my mamy ten przycisk? Tu jest. Cicho. Słuchajcie. Now, set the I tego headlights z to silnika nie go. słychać. Popatrzcie. Patrzmy. Aż nam zakopcił. O, on silnik ma z tyłu. Dobra, zapalamy oświetlenie. Na dzień. Put Okej. the train in forwards so we're ready to get moving. Using the reverser again, set the handle into forward. Nastawnik do przodu. By setting the throttle brake to off, they will start to release. Kneel there. Połączony. Now apply some power and get this unit moving. Ease the throttle brake handle into notch one. Teraz hamulec na ząbek pierwszy, to jest właśnie jakby ruszenie tym pociągiem. Jest bardzo cichy ten pociąg, powiem wam. Przynajmniej w kabinie nic nie słychać. Bardziej z tyłu. On ma z tyłu silniki. I do dziesiątki musimy się znowu rozpędzić i pewnie zatrzymać pociąg. Jak widzicie, możemy tutaj sobie poprzełączać nawet ogrzewanie. To później będą działały. Nie, teraz nie działają, bo to ograniczone tutaj jest. Ograniczone są działania na rzecz treningu. All you need to do now is bring this unit to a gradual stop. Set the throttle brake handle to braking one to apply a small amount of braking force and let the brakes do the rest. I hamowanie numer jeden,
czy jedynkę. I zobaczcie, jak fajnie nam hamuje. Lepiej ten pociąg hamuje niż tamten poprzedni. Ładnie. Okej. Widzicie, mamy drugi pociąg. I będziemy zaraz mieli trzeci, bo mamy trzy pociągi. Zagraj następny. I teraz będziemy mieli trzeci pociąg, na którym też zrobimy tak, jak żeśmy robili na poprzedni. Mieliśmy przecież wprowadzenie do klasy 66. Przecież robiliśmy. Ja nie włączyłem ten tryb. Włączyłem w zagraj ponownie. Czekajcie, wyjdziemy do menu głównego. Tak. I włączymy ten trzeci. Bo ja chyba dałem rozegraj jeszcze raz dokładnie. I teraz klasa 66 będzie. Czyli to będzie ten trzeci pociąg, który wam mówiłem. I zobaczycie te trzy nowe pociągi. I tu będziemy mieli, tam mieliśmy towarówkę, tutaj mamy pociągi osobowe, gdzie możemy na stacjach się zatrzymywać, także powiem wam, że może być fajnie. Ja tutaj miałem parę odcinków zrobionych, ale niestety straciłem wszystkie zapisy, także muszę robić te filmiki od nowa. Także troszeczkę już tam poznałem te pociągi przez te nagrywanie. Dobra, wprowadzenie do klasy 66. I zobaczcie, jak ten pociąg fajnie wygląda. I to jest właśnie towarowy, nowy pociąg towarowy. Właśnie, tutaj wejść do tej lokomotywy, to jest tak, o fajnie, nie, że trzeba otworzyć drzwi, ale i też się odrapać, jak tutaj powiedziane. I patrzcie, tu będzie tak fajnie, te drzwi są tak śmiesznie zamykane, otwierane. Musimy pozamykać drzwi, usiąść w fotelu. Ok. Dobra, najpierw kluczyk gdzieś tutaj w środku, on taki jest śmiesznie. Właśnie. Tu będzie fajnie słychać silnik. Ok, musimy tak, załączyć światła. Okay. Start button on the desk, then wait for the engine to get running and set the isolation. Tutaj z hamulcami jest troszeczkę mieszania. Uruchomienie silnika. I słuchajcie. Tu fajnie, super, słychać ten silnik. Od razu kopci. I tu będzie słychać normalnie silnik. Okej. No co jest? Czemu dalej nic nie idzie? Nic nie mogę zrobić. Samouczek nam się popsuł? Dobra. Ja nie chcę prędkości nakazane, bo coś się spsuło. Musimy wznowić jeszcze raz. Jeszcze raz samouczek. Widzicie? Jak to bywa? Jeszcze raz to samo. This is a DBS Class 66 diesel locomotive, nicknamed Shed because of how it looks. This locomotive used to haul aggregates. Czyli jeszcze dalej grama błędy. Today you're going to learn how to take control of this powerful freight locomotive. Start it up, get it moving, and then tak jak widzicie, najpierw musimy otworzyć drzwi, żeby wejść po stopniach.
to the cab door in front of you. Żeby wejść teraz na pokład, możemy dopiero teraz wejść, otworzyć następne, cofnąć się, zamknąć drzwi. Ok, możemy się rozejrzeć. Jak widzicie, tutaj jest troszeczkę tego wszystkiego. Now get the engine started. Set the engine run switch, generator field switch, and the control and fuel pump switch all to on. Here you go. Use the engine start button on the desk, then wait for the engine to get running and set the isolation switch to run. A, przyłącznik izolujący miałem przyłączyć. I tu będzie ten przełącznik izolujący. Bodajże. Właśnie, gdzie jest ten przycisk izolujący? Bo jest niepokazany. No właśnie, jakiś błąd jest. Gdzie jest ten przycisk? Bo ja go nie widzę. A on gdzieś jest. Bo nic innego nie mogę wcisnąć. On gdzieś był chyba z tyłu. Brake test, to będzie później. No właśnie, gdzie jest ten przycisk izolujący? Następnie naciśnij przycisk izolujący. No i co? Nie mogę nic przestawić. Nic innego. Coś spieprzyli, bo tego nie było. Zawsze pokazywało przycisk izolujący. A teraz ja go nie widzę. Przycisk izolujący jest tutaj. Ale ja go nie mogę przestawić. Nie wiem dlaczego. Także chyba nie zrobimy tego samouczka do końca. Coś mi się wydaje. Ponieważ TWS to wszystko działa, tylko że będzie się to później odblokowywało, to znaczy w tym sensie, że kurczę, no nie mogę nic kliknąć. Jedynie, które mogę zrobić, to jest ten przycisk na pewno 100%. Coś zepsuli. Dobra, słuchajcie, nie pokażę wam, a tutaj fajnie by było, bo on tu ma troszeczkę tych kombinacji, żeby tutaj go bo trzeba sprawdzić hamulce i tak dalej, to by było fajnie to pokazać, ale niestety, nie wiem, coś tutaj zadziałało. Parking to nie. Izolacja to jest tak jak wam mówiłem, tutaj ten tutaj, kurczę, chyba że on gdzieś tu ma kliknięcie, gdzieś w innym miejscu. No
nie da się, kurczę. Panowie, co spieprzyliście? Ani wyjść, ani nic. Ani stop nawet nie można zrobić, bo nie działa. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Nie jestem w stanie wam pokazać dalej, bo widzicie, że są problemy. Coś tutaj po tej aktualizacji nie do końca coś poszło tak, ponieważ przycisk izolacyjny powinien być podświetlony. Chyba, że tutaj coś nie, no tile to jest light, cabin light, ale to nic nie będzie teraz działało ze względu na... Niestety, no nic nie działa. Ze względu na to teraz nie będzie działać, bo to jest szkolenie. I niestety nie wszystkie opcje tutaj nam działają. Dobra, słuchajcie, tyle na co mogłem wam pokazać, to pokazałem. Kolejne odcinki będą już scenariusze, które będziemy sobie pomalutko wykonywać. Także dzięki za oglądanie i cześć, siemka.